Witajcie z tej strony Laska Gaming, a oto kolejny epizod na kłopoty Pantera, czyli serii sentymentalno-wspomnieniowej najważniejszej gry, jednej z najważniejszych przygodówek mojego dzieciństwa, która też Wam się spodobała, mi się podoba, tak więc zaczynamy, a my dzisiaj jesteśmy w Anglii. Poprosiliście mnie, żebym nagrywał dłuższe odcinki. Już trochę wytłumaczyłem tą kwestię w komentarzach, ale będę się starał zachowywać te 15-20 minut. Ale na przykład dzisiaj postaram się nagrać całą Anglię i zobaczymy, ile to wyjdzie. Jeżeli to wyjdzie na przykład 22 minuty, to wrzucę całe, tak więc zaczynamy. Nie widziałeś naszej piłki? Widziałem. Widziałem, przepraszam, przed chwilą nagrywałem Paper Priest i jeszcze troszkę zostało akcentu. O kurczę, nawet tu nie przejdziemy. Kupujesz czy się gapisz? A mamy pieniądz? Chyba nie mamy pieniędzy. No mamy, tu jest ta piłka. Szukamy naszej piłki. Pomożesz nam? No tak, pomogę wam, ale... Na razie jestem gołodupcem. O, tutaj. Sir Budley to nasz najstarszy parlamentarzysta. Dziś odchodzi na zasłużoną emeryturę. Boję się, że przygotowuje strasznie długą mowę pożegnalną. Oby nie przynudził na śmierć. Oby nie. Dobrze. O, możemy tu iść. Tutaj chyba nic nie wskuramy na razie. Nawet jeszcze pamiętam te muzyczki. Dobrze. Tutaj. Witam. Strzelisz sobie browca? Oczywiście. Jestem bohaterem z kreskówki. Spoko. Tutaj. Kufel ciemnego piwa dla konstabla. Konstabl to będzie ten. Robimy za kelnera, super. To dla mnie? Świetnie. Dobrze, że jestem już po służbie. Okej, okay. No przecież nie będziemy pić na służbie. Piwo i jadło dla listonosza. To chyba będzie listonosz. Czemu robimy za kelnera? Codziennie jem to na obiad, ale czy ktoś nazwie to menu obiadem listonosza? W życiu! Okidoki. Stek z suróweczką i różowy gin dla mecenasa. To pewnie ten jest mecenasem. Jesteś adwokatem? Przygotowujesz się do rozprawy? Jak idzie? Gdybym się przygotowywał, czego nie powiedziałem, to na pewno nie zdradziłbym, jak mi idzie. Oj, nie. Dobrze. Taki ruch, że nie masz pewnie chwili odpoczynku. Nie narzekam. A, czyli... Dobra. Taki ruch, że nie... Pogadajmy. Super. Czy to dźwięki przeżuwania? A kto to jest? Czyżby to nie nasze pieciby? No i co się tak gapisz? Jestem typowym, szarym Angolem, który siedzi w typowym, angielskim pubie. Oto kim jestem. Razem z kumplem przychodzimy tu na browcia, stary. Chciałem powiedzieć, na browca. Oczywiście. Może na którymś kanale leci mecz? Co ma nie lecieć? Co to jest? A co jak nie futbol? Jest piłka, boisko i kopią. To futbol, synku. U nas tak to się nie nazywa. A niby jak? Piłka nożna. O, stary. What? Dobra, kolejny. Patrz na jego dupsko. Szukasz guza, frajerze? Oczywiście. Nie, skąd? Wpadłem pograć w strzałki. Ani ja, ani mój kumpel nie gramy z obcymi. Jaki obcy? Czy wyglądam na kosmitę? O, mamy tu przemądrzałego dowcipnisia. Chudego, różowego dowcipnisia z ogonem. Wow, słuchaj, jesteś ślepy. No, ustalmy fakty. Ani ja nie znam twojego zakichanego imienia, ani ty mojego imienia.
Nie znasz także jego, ani on nie zna ciebie. Jakby nie patrzeć, koleś, jesteś obcy. Żelazna logika. Szukasz, aha, dobra. Guza? Musimy poznać jego imię. No i po tym, jak go rzuciła, naprawdę odmłodniała. No, może przesadzam. A on zszedł na psy. Co? Gumowe różowe ucho? Oh yeah. Nieładnie tak podsłuchiwać. Kto podsłuchuje? Ja? Chciałem was poderwać. What? Poderwij się lepiej w górę. Właśnie. Jeśli nie masz żadnych nowinek, to zmywaj się. A, dobra. Teraz możemy tego chłopca kliknąć. Jakkolwiek to brzmi. Co jesz? Kiełbę i ziemy. Kiełbę i ziemy? Tak tu mówimy na kiełbasę z ziemniaczkami. O, rozumiem. Słuchaj, nie dałbyś mi jednej swojej kiełby? A co z tego będę miał? Mój chłopak. Taki ruch. To też nic nie wskuramy, więc... Dobra, to możemy przepuścić, więc musimy wrócić tutaj i... pogadać może z tym typem? Kupujesz czy się gapisz? O, dobra, w śmietniku możemy coś znaleźć. Zawsze w śmietniku można coś znaleźć. Dobra. Chyba to nam pomoże zdobyć piłeczkę. Okej. Okay. Mamy piłkę, którą możemy dać tym oto jegomościom z inteligentnym wyrażem twarzy. Piłki? Tak, nie mogę żyć bez piłki. Jestem nowym transferem. Słucham? Kim jesteś? On jest nowym transferem, a ja kapitanem. Trenujemy do Pucharu Świata. Wiecie, chłopaki, tak na was patrzę i wydaje mi się, że trochę przetrenowaliście. Będę pseudokibic. O nie, goły klaty. Dobra, czas na nas. Idziemy. Okej, mamy koszulkę. I z tego co pamiętam, tę koszulkę będziemy mogli dać temu oczu jegomościowi. Ile kosztuje de słońce? To jest... Dwdesan. Dwdesan. To koszulka Juskowiaka? Co to jest? Niemożliwe. Nie do wiary, Juskowiaka. Juskowiak to idol mojego syna. Może zamienisz się za Vesan? Pewnie, że tak. Dorzucę ci też coś ekstra. Oh yeah, ten transfer. Dwie rzeczy za jedną. Koszulka Juskowiaka. Kurczę blaska. Dobra, chyba wiemy już, co z tym zrobić. Komiksa damy dziecku za kiełbę i ziemię. Dobra. Myk. Może chciałbyś się zamienić za komiks? Dobra. Kiełbasę za komiks. Nie jesteś dobrym handlowcem. Ruszofy. Dobrze, a tutaj The Sun dowiemy się najnowszych ploteczek u pani. Plotka głosi, że królowa w swoje urodziny poszła do klubu w staniku z cekinami i tańczyła polo. Robi się ciekawie. Muszę wam coś wyznać. No po prostu muszę. Dobre. Zadłużyłam się w parlamentarzyście. Coś takiego. Miłość w twoim wieku. Kto jest tym szczęśliwcem? Sir Badley. Napisałam do niego miłosny list i chciałabym wam go przeczytać. Najdroższy, kocham cię, jak nie kochałam jeszcze żadnego łysolka w życiu. O, przepraszam na chwilę. Okidoki, wracam z powrotem. Miałem jedną malutką rzecz do załatwienia. Tak więc musimy podwędzić tego lista. A tutaj mamy jeszcze jedną rzecz do wykonania, proszę państwa. Ten gościu nie wydaje się zbyt inteligentny, pomimo i jeszcze nie zna naszego imienia. Ale może pozna smak. Jakkolwiek to zabrzmi. Parówkę w dupie. Nie, nie, nie.
Rowencja w dupencji. Okej, okay. Teraz możemy pogadać z tym. Przepraszam uprzejmie. Właśnie trenuję, a ty mi nieco przeszkadzasz. Okej, okay, dobra. Ale mamy list do parlamentarzysty. List do parlamentarzysty, dzięki któremu będziemy mogli się go stąd pozbyć. Co to? Pilna wiadomość dla Sir Badleya? Daj mi to, chłopcze. Kocha mnie. Ona mnie kocha. Całuski, see you later, alligator. No i tak dalej. Ona mnie kocha. Nie, i tak dalej. Naprawdę mnie kocha. Okej, okay, tu mamy jakiegoś niepocieszonego chłopca. Masz zły dzień? Mój przyjaciel Nigel wyjechał na wakacje. Nie mam co robić. Nudzę się. A dokąd wyjechał? Na obóz Chili coś. O, jaki zbieg okoliczności. Jakieś beznadziejne miejsce, gdzie nie ma nawet stadionu. Pewnie jakaś dziura na Mazurach. No, na pewno nie jest tak źle. To dziura, wierz mi. Nigel jej nienawidzi. Tak jak szkoły. Nigel lubi szkoły. Jestem tego... My niczego nie lubimy. Dobra, więc twój kumpel Nigel jest na jakimś beznadziejnym obozie. Co moglibyśmy dla niego zrobić? No nie wiem. Czy on ma papier toaletowy przy... Musiałem pójść tam, gdzie królowa chodzi piechotą. Dobry tekst, nie? Podoba mi się. Chodźmy, Rupert. Czekaj, a Nigel? Pogadaj z jego kamerdynerem. Nazywa się Jackson i jest w pubie moja spelunka. Czemu ten koleś miał papier toaletowy? O, jakiś pomysł? Muszę znaleźć tego Jacksona. Przynajmniej znamy... Znamy teraz jego imię. Więc możemy do niego zagadać. Okej, to jest pewnie ten gościu. Czy mam przyjemność z panem Jacksonem? W rzeczy samej. Nazywam się Michael Legia Jackson. Ale nie proś mnie, żebym zaśpiewał Legio do boju. Nie, jeszcze byśmy tutaj oberwali oboje. Kto następny? Ja. Grasz w strzałki? Zaraz się przekonasz. To chyba nie będzie dobre. Nie najgorzej, przyjacielu. Dziękuję. Nigel też lubi grać w strzałki? Nigel? Skąd znasz Nigela? Jestem jego kolegą z kolonii Chiliwawa. Czy coś się stało z paniczem Nigelem? Chyba trafiliśmy w dziesiątkę. Chyba się znowu nie połamał. Nic z tych rzeczy. Chciałem tylko przywieźć mu coś z Anglii. Troszeczkę tęskni za domem. Tęskni? Wiedziałem. Biedaczyna. Kochany Nigel. Nie wiesz, co by go ucieszyło? No, jego gaj, jak sądzę. Jego gaj? No, jego mały przyjaciel. What? What? A, będzie piosenka. To jest bajka dla dzieci, więc są piosenki. Jeżeli ktoś chce tego posłuchać, to może... Ale dam przycisk do skipu, bo nie wszyscy lubią czegoś takiego, a ja wracam za chwilę, po piosence. Proch podłożyli pod parlamentem w piwnicy. 30 beczek starczy, by znieść pół ulicy. Chcieli króla wysadzić, no i parlament. To by się dopiero zrobił w Anglii zamęt. Gaffok stał na czele prochowego spisku. Lecz zanim zrobił bum, jeden z kolegów z miękki go wsypał i cała historia skończyła się stypą. Okej, okay. Wracamy po piosence. Króciutka była, nauczyliśmy się trochę historii Anglii. Zapamiętaj, bawi uczy. 5 listopada. Tego dnia dzieci palą lalki Guya Fawkesa. A mówisz mi to, bo... Nigel nigdy nie spalił swojego Guya Fawkesa. Bardzo go polubił, tylko gdzieś schował, bo trochę się tego wstydzi. To najwspanialsza wiadomość, jaką mogłem usłyszeć. Zawiozę mu Guya. Gdzie go trzyma? Mówiłem ci, trzyma go w ukryciu. W ukryciu? W ukryciu. A nie domyślasz się, gdzie mógłbym go poszukać? Przypuszczam, że w domu letnim jego rodziców. Pewnie tak. Zabierzesz mnie tam? Dla panicza Nigela zrobię wszystko. Oh yeah, progres.
progres. Dobrze, to będzie letnia rezydencja. Chyba przedostatnia lokacja w Anglii. Ja nie wiem, jak jest z czasem, więc zobaczymy. Jestem teraz na służbie. Kamerdyner nie może spoufalać się z gośćmi. Ale stary, co ty? Jackson, to ty? Sztywne zasady, ziom.